Witam Was bardzo cieplutko. Mam dla Was bardzo ciekawy temat dzisiaj o Tobie i o Twoim rywalu albo rywalce. I jedynie co powinieneś zrobić, to pomyśleć o osobie, o którą chcesz spytać. Twój partner, czy mąż, czy żona, czy przyjaciółka. No po prostu jeżeli czujesz, że osoba, która jest dla Ciebie ważna, może myśleć o kimś innym, Ty z kimś po prostu rywalizujesz, albo Ci się wydaje, że rywalizujesz. Może wydaje Ci się, że ta osoba jest dla tej Twojej osoby ważna, może nie jest. Zaraz zobaczymy. Także tutaj, po tej stronie, jesteście Wy. Jeżeli jesteś czy mężczyzną, czy kobietą, to jesteś tutaj. A tutaj jest rywal, rywalka po tej stronie. Oni mają swoją talię, taką samą jak Wy. Także będzie naprawdę duża szansa, żeby te same karty się pokazały, jeżeli na przykład podobnie ta osoba myśli o Tobie i o tym kimś, bo mamy tę samą talię. Także teraz się tylko skupcie, pomyślcie o tej osobie. Przez chwilę chcecie, to włączycie pauzę. Pomyślcie o tej osobie, zadajcie pytanie do kart, do mnie, do wszechświata. Wymieńcie tej osoby może imię i zapytajcie, co myślisz o mnie, a co myślisz, no i teraz możesz zapytać tej osoby swojej, co myśli o tej twojej rywalce, rywalu, też możesz wymienić imię. Porozmawiaj tak, jakbyś po prostu rozmawiał z kimś, tak? I zaczynamy. Jak widzicie, tutaj nie ma czego wybierać, ponieważ jesteś ty i ta osoba. To jest filmik dla tych, którzy akurat wejdą, zobaczą to, tak? Także tutaj nie ma nic do wyboru. Jedynie, co powinniście zrobić, to myśleć o tej osobie. Co myśli o Tobie? Ten Twój człowiek, nazwijmy go tak. Co on, ona myśli o Tobie? To tak jakby kontra, prawda? Tak jakby to miało być kontra. Co ten człowiek myśli o Tobie? To osoba, którą pytasz. Co ona myśli o Tobie? Co ma w głowie, jeśli chodzi o Ciebie? Tle. I teraz Twój rywal, rywalka. Zobaczymy, co myśli o Twoim rywalu, o Twojej rywalce. I teraz ta osoba, o której Ty myślisz, która jest dla Ciebie ważna, co myśli o tej Twojej konkurencji, o tej drugiej osobie? Myśl o tej sytuacji. Myśl, przypomnij sobie pewne jakieś sytuacje, jeżeli miało miejsce. Zapytaj Wszechświat, co ten człowiek, który jest dla Ciebie ważny, myśli o tej osobie, tej drugiej. Kontra o Tobie. To jest ważniejszy może, Ty czy ta osoba. Co ten człowiek myśli o tej Twojej rywalce, o tym Twoim rywalu? Niesamowicie. Ta sama karta wypadła, jak widzicie. Tylko zmienia to cały układ, ponieważ jest ostatnia. I teraz tak. Będziemy oczywiście dopytywać, bo karty pokazują, że i tu jest w miarę miło. I teraz posłuchajcie. Co ta osoba o Tobie myśli? Gdy ma Ciebie w głowie. Co, o czym ona myśli? Możesz oczywiście pytać o kogoś, z kim się rozstaliście, bo macie tutaj kartę sprawiedliwości. Jeżeli, teraz musimy to rozdzielić, jeżeli Wy spytaliście o osobę, posłuchajcie, bo to nie możemy wszystkich do tego samego worka wrzucić. Jeżeli Ty pytasz o osobę, która była z Tobą kiedyś, a teraz jest albo sama, albo z kimś innym, to teraz dla Ciebie, teraz słuchaj. Tutaj Wy się prawdopodobnie rozwiedliście. Macie, lub może nie, ale dużo osób może mieć, dzieci, rodzinę, jakieś zobowiązania, coś materialnego wspólnego, tak? Lub jeszcze mieszkacie razem z powodów takich, że może pieniężnych na przykład, finansowych z powodów. I teraz tak, ta osoba chce się po prostu, nie chce się z Tobą kłócić, na pewno. Ona chce się dogadać z Tobą. W niektórych wypadkach z powodu dzieci. Także myśli ona, że powinniśmy mieć normalną relację mimo tego rozstania, mimo tej tutaj separacji, rozwodu czy czegoś, tak?
że chcę po prostu zatrzymać Ciebie w swoim życiu jako kogoś ważnego, szczególnie jeżeli byliście małżeństwem lub związkiem stałym, a już jak mieliście dzieci, to już na pewno. Jesteś po prostu ważny, ważna dla tej osoby z powodu, że może jesteś matką jego dzieci lub ojcem, lub dużo przeżyliście, poznaliście swoje rodziny, cokolwiek, tak? Nie wszystko naraz, ale coś na pewno z takich rzeczy. I to jest tak, to ta osoba myśli o Tobie. Dobrze, prawda? Ale teraz inne sytuacje. Teraz może wszystkie inne. Jeśli nie byliście w związku i na pewno się nie rozwiedliście, ani nie rozstaliście. Dalej jesteście razem. Może i to faktycznie będą jeszcze trzy sytuacje. Dalej jesteście razem, czy jest dobrze, czy niedobrze, nie jest to ważne. Tylko jesteście. Nikt tu z nikim się nie rozwiódł. Bynajmniej nie wy oboje. I tutaj pokazane jest, że ten człowiek chce założyć rodzinę. Dla wielu osób, prawdopodobnie właśnie dla wielu słuchających, to właśnie z Tobą. Bo ten ktoś myśli o rodzinie, kiedyś się rozstał, już ma złe doświadczenia, tak, może jest już po jakimś ciężkim rozstaniu, ale myśli o nowym początku i chce kontynuować Waszą znajomość, Waszą relację, Wasz związek. Dla osób jeszcze, które powiedzmy nie są w ogóle w relacji z tą osobą, pytają tak sobie z ciekawości, może spodobała mi się ta osoba, tak? To po pierwsze, ta osoba może być w związku, ale może chcieć się rozejść, się rozwieść ze swoim partnerem i na pewno chce nowego związku. Także, czy ona jest formalnie na papierze zajęta, to nie ma większego wpływu, jeżeli ktoś na przykład powie, wiesz, on jest lub ona czyimś mężem, ale tutaj najpierw trzeba by było sprawdzić, czy na pewno ta osoba żyje jak w związku małżeńskim, bo może oni tylko się po prostu nie rozwiedli, od dawna nie są razem. Bo tutaj jednak ta sprawiedliwość jest jako pierwsza, to jakby plan tej osoby na rozstanie. Chyba, że jest w trakcie rozstania. I teraz tak, co ta osoba myśli? Jeżeli się znacie, to ona może myśleć, że chce Cię bliżej poznać. Jeżeli się znacie, jeżeli pytacie o kogoś takiego, co nie jesteś pewny, albo właśnie nie rozmawialiście nigdy na przykład, tyle, że na siebie patrzycie gdzieś tam, to ta osoba może chcieć Cię zaczepić, ale to by musiał być taki specjalny, jakiś szczególny moment, żeby ona coś zrobiła w Twoim kierunku, tak spontanicznie, no. Może się wydarzyć to, tak? Także jest dobrze. O Tobie myśli dobrze, ale czy lepiej myśli o rywalce, o rywalu? I teraz tak, ten rywal, rywalka. I teraz ta sytuacja pierwsza. Jeżeli Ty jesteś rozwiedziony z tą osobą, pamiętajcie, ta opcja pierwsza. Rozwiedliście się, tak? Ta osoba nie do końca jest w tym momencie szczęśliwa. Nieważne, czy ona weszła w drugi związek, czy nie. Ona jeszcze jest na jakimś takim półmetku. Ona chce szczęścia, ale w tym momencie szczęśliwa nie jest. Chce kontynuować tą drugą relację, jeżeli jest, lub chce poznawać kogoś. W większości przypadków wydaje mi się, że ona ma partnera albo partnerkę jako opcję, albo totalnie to jest jakieś wyobrażenie Twoje. Może ta osoba tak się zachowuje po prostu, bo tutaj macie kartę, że są osoby na świecie atrakcyjne i ktoś na kogoś patrzy i nam w głowie już są różne historie, że pewnie szuka kogoś. No bo tak to wygląda, ale sytuacja tego tak nie pokazuje, nie obrazuje tego, żeby ta osoba była, tutaj ta rywalka, była ważniejsza niż ty, ważniejszy, a zobacz, że ty jesteś w dodatku rozwiedziony z tą osobą, bo ją mówię cały czas dla tej pierwszej opcji. To znaczy, ty jesteś ważniejszy nawet niż ta potencjalna albo istniejąca osoba. Dla osób, które są w związku, tak? Pamiętajcie, ta druga opcja taka, że jesteście w związku, po prostu jakieś tam nieważne, czy mieszkacie, czy nie, to nie jest ważne. Czy dobry związek, czy zły, też nie jest ważne. Ale jesteście. Się nie rozstaliście wcale. Nigdy. A tam wcześniej może tak, ale teraz jest wszystko dobrze. Dla was. Jeżeli widzicie dobrze, tak? Tutaj faktycznie ta osoba może tak przez ciebie być postrzegana, że kogoś ma na oku, bo tak to faktycznie wygląda. Ale jeżeli wy planujecie rodzinę, to ona
jeżeli planujecie rodzinę, jeżeli między wami jest miłość i macie podobne plany, to ona wybiera ciebie, na pewno. To są tylko jakieś atrakcyjne okazje, szczególnie dla osób, które jeszcze nie podjęły jakiejś decyzji o następnym kroku w relacji, tak? I patrzcie, ile jest różnych sytuacji. Na przykład ta osoba, o którą pytacie, tak gdzieś tutaj między tym wszystkim, które jest, jeżeli ona szczególnie chce założyć rodzinę, mieć dzieci, męża, żonę, tak? Założyć rodzinę, zamieszkać, a ty na przykład nie chcesz tego, albo w ogóle nie podejmujesz tego tematu, albo ona wie, że nie można z tobą na ten moment porozmawiać o tym. To jest zagrożenie, ponieważ to widzę, że osoba chce związku. Jeżeli ty byś był w takiej poczekalni, torował jakby dla tej osoby założenie tej rodziny, to nie spodziewałabym się tego, że ten rywal nie stałby się za jakiś czas ważniejszy niż ty. Na razie tak nie jest, ale widzę potrzeby tej osoby. Ona tak jakby chciała i chce z tobą kontynuować, ale też jakby otwiera sobie tutaj po trójce denarów, ta siódemka kielichów, otwiera sobie jakby szanse, tak? Te szanse mogą oczywiście zniknąć, bo to nie są fizyczne, jeśli tu będzie dobrze między wami. Jeżeli będziecie takim stałym związkiem. I opcja ostatnia dla tych, którzy nie są w związku, rozmawiają sobie tam na przykład, tak? Spotykają się może, a może tylko w pracy się znają, gdzieś tam wpadli na siebie, tak? Wy. Jesteście dla tej osoby potencjalnie ważni. Ale też możliwe, że tak jak ty, też są inne osoby i ta ważność jest podobna. Tak naprawdę, szczerze, dla tych wszystkich, którzy nie są w związku, jest jeszcze ktoś. Tu już można nazwać, że macie rywali lub rywalki. Nie sądzę, żeby to była jedna osoba. To tak wygląda, jakby ten ktoś brał ciebie pod uwagę, ale też otwarty by był na inne znajomości. Wcale nie muszą one być. Nie muszą, bo jednak karty nie wskazuje, żeby to było namacalnie teraz się działo. To są potrzeby. A jeżeli potrzeby zostaną zapewnione przez ciebie, to one przestaną mieć sens. Tak jakby z tym obiadem. Jeżeli człowiek się naje w domu, to przecież nie pójdzie na miasto jeść, tak? Dlatego jeżeli będzie miał od ciebie to, to prawdopodobnie nie będzie w ogóle miało miejsca. Dlatego ja uważam, że ty jesteś ważniejszy, myśli o tobie w sposób bardziej stabilny. Tę osobę może lubić. Nawet mamy tutaj rycerza kielichów. Może lubić. Może faktycznie jest jakaś osoba, koleżanka czy kolega, z którą widzisz, fajnie się tej osobie rozmawia. Mogą się lubić. Nie widzę tutaj między nimi żadnych zbliżeń, żadnego romansu, nic absolutnie. Ewentualnie sympatia. Ale jednak ty jesteś kimś bardziej stałym. Chociaż tą osobę drugą, jeżeli jest, też lubi. To jest zagrożenie troszkę. Nie dla, jak mówiłam dla was, nie dla osób rozwiedzionej, bo jeżeli się rozwiedliście, to może już nie chcecie nawet do tej osoby wracać. Ona dalej o was myśli. Ale jeżeli wy nie chcecie, to może z ciekawości pytacie. Dla tych, co w związkach są normalnych, to nie jest żadne zagrożenie. Dla tych, co jeszcze nie weszli w relację, a ta osoba jest cały czas wolna, jest trochę zagrożenie. Ponieważ ona tu jeszcze ma jakieś inne opcje i może właśnie tego rywala i lub tą rywalkę. Także co byście powiedzieli? Dopowiemy. To powiemy tak, o kim częściej myśli. Pamiętajcie, nie dla wszystkich, bo druga opcja nie ma tu miejsca za bardzo. To jest takie wyobrażenie, że jeżeli ta wasza relacja jakby się nie rozwinie, to ciekawe, kto by było z kimś innym. To nie jest fizycznie, pamiętajcie. Jedynie w trzeciej opcji to jest możliwe, że ktoś jest. W tej opcji trzeciej, kiedy mówiliśmy o osobach, które nie są totalnie w związku, tylko ktoś im gdzieś tam się podoba, to ta osoba też może ona nie być w żadnej relacji i mieć po prostu tak jak ty moment w swoim życiu, że chce dokonać wyboru partnera. Dlatego to są jakieś okazje dla niej. Ale to dlatego totalnie singli takich. Chciałabym zobaczyć, jak często myśli o tobie kontra ten drugi człowiek. Jak często? Często. Król kielichów. Chyba, że tu będzie częściej. Jak często myśli o tej osobie?
nie tak często, jest umiarkowanie. A co jeszcze ja bym chciała tutaj dopytać? Czy w myślach, gdy ta osoba tak myśli, tak bardzo ogólnie, czy ona ma jakieś... Nie, to nie będzie to, bo chciałabym tak ogólnie dla was. Może taką ogólną ważność ciebie w tej osoby życiu. Jak bardzo jesteś ty dla tej osoby ważny, istotny? O tak, kontra ta oczywiście osoba cały czas. Wisielec, zobaczymy jaka tu jest ważność, kontra. W sumie też podobna taka energia patrząc. Oni może się po prostu z pracy niektórzy znają, jeżeli faktycznie ta osoba jest. Ta osoba jest, jeżeli jest, wiecie, ten wasz rywalka, to jest z kimś, z kim ma poprawne stosunki normalne, w sensie rozmowy, nie stosunki, źle to zabrzmiało. Normalnie rozmawiają. To tak wygląda, jakby to było normalna rozmowa gdzieś, ktoś na kogo wpadnie w sklepie albo pracuje gdzieś tam razem, tak? Tu zupełnie jest inna sytuacja. Tu jest takiego jakby oczekiwanie na coś. Tutaj człowiek jest w tym, bo jest. Jest inaczej. Ja uważam, że ty jesteś dla niej w myśli ważniejszy, ale pamiętajcie, single kochane, jeżeli ta osoba wasza, którą pytacie, nie jest waszym partnerem, partnerko, to wy się ogarnijcie, pomyślcie, czy na pewno tą osobę chcecie, bo jeżeli chcecie, to róbcie coś. No bo ja nie mogę wam gwarantować, że ona dalej będzie singlem. Wiecie? O Boże, co ja robię? Karty chciałam złożyć dwie talie do jednych. To by było dopiero. Także trzymajcie się, kochani. Wiki, cześć skarbeczku. Olunia, cześć. Krzysiu, cześć. On chyba już o mnie zapomniał. To znaczy my tutaj pytamy o to właśnie, co myśli, gdy myśli, tak? Nie jak bardzo często. To wiesz, to bardzo prywatnie by było już dla każdej osoby. Myśleć myśli. Nie ma tutaj, jak widzisz, mieczy. To nie jest tak, że non-stop myśli. Ale no jesteś, no pamięta ciebie, pamięta twoje imię na pewno. Także...